Kamila było naznaczone trudną relacją z ojcem. Mój tata był na imprezie i moja siostra starsza z moją mamą pojechały po niego. No i później przyszedł tata, zrobił awanturę, tam wybił szybę, też uderzył moją mamę. Ja po prostu patrzyłem na to i płakałem. No i jak przychodził tata z pracy, no to dość często wystarczyło jakieś słowo, złe spojrzenie. Już się denerwował, przychodził też pod wpływem i czasami miał dobry humor, czasami miał zły. Robił awantury i no, był taki lęk, strach przed tym, no, co może zrobić tata, co może się stać, nie, za chwilę, czy wleje w dupę, czy pójdzie spać, nie, czy pokłóci się z mamą, czy ją może uderzyć. Moi rodzice kochali mnie z całego serca i chcieli mi dać jak najlepiej, ale myślę, że po prostu nie wiedzieli, jak mi przekazać tą miłość. W domu kłótnie, awantura, no gdzieś też tam był w domu alkohol. Chciałem jakby uciec, nie?